Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Filmik będzie z restartem związany i z taką nową filtracją, której do tej pory u mnie nie było. Zrobimy krok po kroku sobie filtrację rynową, ale jest godzina w pół do pierwszej w nocy, a ja siedzę i wyławiam krewetki, nie, z tego zbiornika. Zbiornik myślałem, że jest już taki troszeczkę wymarły, że tam jest mało co krewet, a siedzę, wyławiam i na razie wyłowiłem tego tyle. Nie wiem, czy tutaj widać. Widać je. Na razie wyłowiłem tyle krewetek. Jak widzicie, moluszków jest mało, nie? Dlatego stwierdziłem, że restart temu zbiornikowi się przyda, bo już jakby maluchów się mało pojawiało i stwierdziłem, że trzeba zrobić z tym porządek. Także na razie ciąg dalszy wyławiania. A jutro rano się zabierzemy za robienie na nowo tego zbiornika z nową filtracją, także wszystko wam pokażę. Siedziałem troszkę wczoraj, wyłowiłem razem z maluchami około 70 sztuk takich pinto piano, takimi. Wyciągamy zbiorniczek, obróżnimy to wszystko, tutaj jest, wyrzucimy, bo to już się do niczego nie nadaje. Ustawimy tylko filterek. No dobra, to zabieramy się, wyciągamy zbiornik, czyścimy i robimy wszystko na nowo. Woda ze zbiornika spuszczona, teraz opróżnimy go i przystąpimy do wklejania rynny filtracyjny. Ok, moi mili, mamy już nasz zbiorniczek opróżniony. W pierwszej kolejności co musiałem zrobić, to udać się do szklarza i zapłacić jak za zboże za zrobienie szybki, nie? Nie myślałem, że to tyle będzie kosztowało, no ale jak już mi szklarz policzył, to taki kawałek szybki policzył mi 30 zł, nie? No ale to już mówię, po ptokach. Szybka troszkę luzu ma. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Tutaj ją wkleimy. Wkleimy ją na dole, zaraz sobie wymierzę dokładnie, w którym miejscu ma być. Bo chciałbym zrobić nie na pojedynczym ruszcie. Czyli nie chciałbym robić tego na pojedynczym ruszcie podżwirowym, tylko chciałbym na dwóch rusztach, nie? Czyli to nam się automatycznie przesunie. Czyli byłoby to coś takiego, nie? Tu by było puste miejsce, a w tej części będzie podżwirówka. No, także tak. To nic, przystępujemy do przyklejenia tej szybki. Będę używał silikonu czarnego, akwarystycznego. Później na to pójdzie drobna lawa, a głównym podłożem będzie JBL Shrim Soil, z tego względu, że jest troszeczkę grubszy niż help. Początkowo miałem na helpie zrobić, ale help jest drobniutki. Myślę, że lepiej sprawdzi się JBL, nie? No dobra, to wklejamy szybkę. Ok, moi drodzy, szybka wklejona. Przymierzymy, czy wszystko pasuje. I nasza rynna jest wklejona. Ładniej lub gorzej starałem się, żeby to w miarę wyglądało. Tutaj pójdzie filtr podżwirowy. Jak już widzicie, kratkę już zamocowałem. Tutaj z przodu nie będzie nic. Teraz w pierwszej kolejności na tą kratkę pójdzie drobna lawa. Przepuszczamy sobie przed wrzuceniem naszą tą lawę. Zwykła lawa wulkaniczna, taka drobna. Przepuszczamy i ona pójdzie jako pierwsza warstwa na ten ruszt, nie? Zobaczcie, tak ona wygląda. Zwykła lawa wulkaniczna. No dobra, to puszczamy.
Pięciokrotnie przepukałem tą naszą lawę pod wodą, no i dopiero się w miarę zrobiła w miarę czysta, nie? Teraz to wysypiemy sobie na ruszt, na filtr podżwirowy. Okej, szybka nam już ładnie silikon wysechł. Mamy nasz komin, który sobie zamontujemy w tym miejscu. I później przesypiemy całość lawą, nie? Okej, komin mamy w tym miejscu, zamontowany, w tej kratce. Teraz na wierzch tutaj będzie wysypana lawa wulkaniczna. Lawa poszła, warstwa nie za dużo tej lawy, taka. I teraz na wierzch tej lawy pójdzie podłoże JBL Shrimp Soil. Wysypiemy tutaj i to będzie wszystko. Okej. Tutaj z przodu będzie tylko tak, żeby nie była pusta szyba, to dosłownie odrobinkę tego podłoża, bardzo cieniutką warstwę. Zobaczcie, będzie to przepotężna filtracja, nie? To całe to jest, będzie jeden wielki filtr, z przodu tylko troszeczkę tutaj podłoża, żeby przykryć szybkę, i to jest naprawdę wysoko, nie? Sporo. Tak to będzie wyglądało. Dołożymy również filtr gąbkowy, bo ten fajny podźwirowy jest ok, ale gąbeczka też się przyda. Także dołożymy tutaj sobie Corner Jetta 04 i myślę, żeby go tutaj go wsadzić. No zaraz zobaczymy, jak to tutaj mi przypasuje. Jednak Corner Jet tutaj średnio pasował, był za duży. Jak dałem go z przodu, to za dużo zasłaniał, a z tyłu znowu za bardzo mi wystawał ponad akwarium, więc tutaj pójdzie taki filterek z dwiema gąbkami z Aquinowy. Nie wiem, czy jeszcze jednego nie dorzucić, ale myślę, że taka filtracja będzie wystarczająca, nie? Że nie ma co kombinować. W razie czego to mam tutaj w wiaderku jeszcze jeden taki filterek. Będzie to wyglądało tak. Tutaj kilka dekoracji, zaraz szybko wyczyścimy, to szybko taka brudna nie będzie. Tutaj będzie dekoracja, potem mamy naszą półeczkę i na górze będzie coś takiego. Dwie roślinki, kuleczki, filterek i ten nasz filtr podżwirowy. I tak to będzie tutaj z tej strony wyglądało, tak się będzie zbiornik prezentował. Okej, moi drodzy, i tak to po zalaniu wygląda, i tak już będzie wyglądać. Tutaj ceramika, Sudocube, kawałek lawy z Bolbitisem. Tak samo tutaj po lewej stronie także lawa z Bolbitisem, po lewej stronie lawa z kawałkiem meszku. Dwa filterki, filtr podżwirowy oraz obok filtr z dwoma gąbkami firmy Nova. Tutaj pod JBL-em, bo podłoże jest JBL Shrimp Soil, mamy lawę, szybka wklejona. I tak to, moi drodzy, wygląda. Zbiorniczek teraz spokojnie za 2-3 tygodnie będzie dojrzewał i później tutaj trafią jakieś krewetki. To by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to jak zwykle łapka w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, cześć!